się. W tym roku też zawitałem na Żarnowiec. Będę to kilka dni, 3 albo 4. No i postaramy się złowić tą metrówkę, co nam uciekła w zeszłym roku. Pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, to przede wszystkim na pogodę. Pogoda na Żarnowcu to jest kluczowa kwestia. Oczywiście wszędzie na rybach pogoda to jest kluczowa kwestia, ale na Żarnowcu jest to tyle specyficznie, że tu jeśli wieje, to powstaje tak zwana krótka fala. Ponieważ jesteśmy bardzo blisko morza, te wiatry są bardzo często bardzo mocne. W związku z tym na wodzie tworzą się krótkie fale, które powodują, że bardzo ciężko się pływa, bardzo ciężko się łowi. Są one również bardzo niebezpieczne, dlatego trzeba tu mieć przynajmniej 4-metrowe łodzie i z dobrym silnikiem, żeby w każdej chwili uciec. Tak jak widzieliście, przed chwilą wam pokazywałem, wszędzie są chmury i z tych chmur potrafi w jednej chwili spaść ogromna ilość wody, a pogoda zmienia się naprawdę w ciągu pół godziny, potrafi zmienić się diametralnie. Dlatego trzeba tu bardzo uważać pod tym względem. Ja dzisiaj nie ryzykuję, wypływam jutro. Ma być lepsza pogoda. Jaka by nie była, popłyniemy zobaczyć. Mam nadzieję, że dzień po dniu pokażę wam chociaż troszeczkę, jak wygląda łowienie na Żarnowcu. I nie obiecuję ryby, bo to jest trudna woda. Ale zrobię wszystko, żeby coś tutaj złapać. Zapraszam do śledzenia dalej odcinka. Się trochę uspokoiło. Miejmy nadzieję, że jutro będzie można śmiało powędkować. Zobaczymy, na razie wygląda to bajkowo. Ekipy zjechały na razie na wieczór. Padło dzisiaj parę szczupaków. 80, 90 podobno nie brała. No zobaczymy, co się będzie działo jutro nad wodą. Pokażę wam też potem, na jakie przynęty będę łowił. Ale z tego, co widzę, to klasycznie duże i do przodu. Patrzymy jeszcze teraz po most. Dzień dobry. Mamy dzień pierwszy. Jakieś małe śniadanie i trzeba wyruszać. Tam widzicie, ludzie już łowią. Płyniemy. Jestem na łowisku już jakąś godzinę, już zrobiłem jeden spływ, teraz zrobię drugi spływ. Na razie oczywiście bez odpowiednich wyników. Słuchajcie, co mogę powiedzieć? Na Żarnowcu to tak naprawdę jest nudna robota, bo ogromne przynęty, jak na nasze wody. Ciężkie kije, ciężko tym wszystkim machać, no i tak naprawdę walka jest o grube ryby, więc tak naprawdę tych małych ryb jest niewiele. No więc siłą rzeczy jest to trochę nudne, bo ciągle trzeba kręcić, ciągle trzeba rzucać. I można, że tak powiem, pozbawić się elektryczności w rękach w czasie jakiegoś brania, co mi się już kiedyś zdarzyło. Więc tak naprawdę zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby posiedzieć w biurze. No to słuchajcie, jest optymizm pierwszy, no króciak, 50. Nie po to tu przyjechaliśmy, ale najważniejsze, że coś się dzieje. Łowimy dalej. A ten plum. Słuchajcie, łowy trwają dalej. No, szukam tego oczywiście 1,20 m i co? I 20 już mam. Mówimy dalej.
słuchajcie, bez wielkich ryb na razie. No ale jak widać, coś się dzieje, jest sporo brań, sporo wyjść tej ryby. No na razie nie ma dużych, ale dzieje się. Mówimy dalej, bo to coś z tego będzie. Słuchajcie, no dzisiaj już spłynąłem, bo wiatr, trzeba było trochę posiedzieć z rodziną. Było sporo wyjść ryb, głównie uderzenia były na blachy. Ja już kiedyś słyszałem, że żarnowiec obfituje w uderzenia na blachy. I faktycznie 5-6 brań miałem tylko i wyłącznie na blachy. Z czego nawet miałem jeden spad, także tam tu było ostro. Trout od Savage'a też był bardzo fajny i też to fajnie bardzo działało. Co dalej? Storm, okoń. Skądinąd wiemy, że na żarnowcu też szczupaki żerują na okoniu. Stąd też poszedłem w taką przynętę i to faktycznie dawało radę. Próbowałem również żerkować czymś takim od Sybila, natomiast no nie przyniosło to efektu. Myślałem, że jak połączę te blachę i jerkę, to coś z tego będzie, ale na razie słabo. Jutro próbuję atakować od samego rana. Myślę, żeby być na wodzie obrzasku oraz na wieczór, a południe sobie odpuszczę. Na tą chwilę myślę, że się to całkiem przyjemnie udało. Od rana mieliśmy w sumie chyba 6 ryb wylądowało. Także no nieduże te ryby, tam najmniejsza widzieliście miała tam chyba 20-30, no 30 cm. Największa miała 65, no ale to powiedzmy sobie szczerze, jak na pierwszy dzień, jak na frycowe, to myślę, że całkiem nieźle. Jutro też ma być fajna pogoda, także mam nadzieję, że coś się połowi. No w takim razie do jutra. Drugim. Mamy godzinę 5:12. Ruszamy na łowisko. Zobaczymy. Może tym razem. Szukam cały czas przynęty, która otworzy wodę, ale nie potrafię jej znaleźć. W tej chwili jeszcze zrobię 2 spływy. Zostało mi jakieś 2 godziny łowienia i będziemy wracać na bazę. Ale oczywiście się nie poddajemy i łowimy dalej. Wczoraj nie udało mi się wypłynąć na wieczór. No tak to czasem jest. Dzisiaj łowię już około godziny od rana. Miałem 2 brania, ale małych ryb. Nie potrafię na razie namierzyć tych dużych i niestety podejrzewam, że tak zostanie. No, ale póki co nie tracę nadziei.
W ogóle jestem zaskoczony, że tu jest tyle małych ryb, bo wszystkie jakby materiały dotyczące tej wody mówią, że to są ryby i tak dalej, i tak dalej. Ja złowiłem na razie około 10 sztuk i to są takie ryby w przedziale, nie wiem, 30-50, także nie są to potwory. No ale cóż, walczymy dalej. Może się znajdą te większe ryby. Zobaczymy. Słuchajcie, jak nie ma co pokazać, bo nie ma ryb, to warto pokazać sprzęt. No, sprzęt używam tego, który wcześniej używałem na filmach, ale dla tych, którzy tego nie widzieli, to powiem może dlaczego tak. Podstawowym kijem to jest Daiwa Tatula plus Cast oczywiście, plus kij 1,98 m, 1060 gram. To mi obsługuje wszelkie przynęty gumowe, nie największe, ale te średnie. I oczywiście bardzo fajnie się tym łowi, ale na dłuższą metę jest taki problem, że po prostu chcemy rzucać dalej. Chcemy rzucać większe gumy i chcemy rzucać dalej. I wtedy robi się problem. Nie wiem, czy coś było. A to tylko zielsko, którego jest tu pełno. Także to jest pierwszy zestaw i on się świetnie sprawdza na tak zwane czesanie wody. No ale przyjechaliśmy tu na Big Game i do obsługi długich jerków używam Shimano Trunks i to mi obsługuje wszystko w granicach 80 gram. Dlaczego długa wędka? Ponieważ dużą wędką można daleko rzucić. Przede wszystkim nie męczymy się tak przy samym łowieniu. To jest bardzo istotne, bo łowi się tu kilka, a nawet czasem kilkanaście godzin. O, kilka godzin. I od tego ręka potrafi naprawdę boleć. To jest w sumie sprzęt niezbędny. Ten pierwszy kij jest bardzo uniwersalny, ale czymś takim właściwie głównie się operuje, no bo jest duża woda, nie? Więc potrzeba dlatego rzucać. Ale na końcu się męczymy. Potrzeba zwykłego uniwersala 1035, dzięki któremu łowimy dalej i odpoczywamy, bo zaraz będziemy znowu machać dużą zestawem. Polecam zabrać również małą wędę, bo to po prostu również chodzi o relaks. No i o ryby, których na razie nie ma. No ale się nie załamujemy. I łowimy dalej. Słuchajcie, przed chwilą targałem dużą rybę. Spięła się. Na pocieszenie w drugim rzucie. O! Na pocieszenie w drugim rzucie taki kruciak, ale chyba namierzyłem miejsca, w którym są. Spłyniemy tu jeszcze raz. No i co? I niestety, tym razem znowu metra nie udało się złapać. Całe jeszcze popołudnie wiczowałem wodę, ręka boli. Podsumowanie. Bardzo dużo wyjść małych szczupaków, 30-45 cm do blach. Masa, gdybym się nastawił, że mam złowić ilość, to po prostu byłoby ich multum. No ale no, nie przyjeżdża się tu po tego typu ryby, więc nastawiłem się potem na duże ryby. No i to niestety nie było mi dane.
Targałem coś większego, ale niestety spadło. Ale nie była to, myślę, wielka ryba, ale była to coś większego niż udało mi się złapać do tej pory, także no trzeba tu będzie wrócić. I w sierpniu tu wrócę. Dzięki za oglądanie, jak się podobało, zostawcie łapkę. Pozdrawiam, wędkoholik, hej!